Pan Bóg jest niesamowity. On jest niesamowity w swoim działaniu. Dlatego tak bardzo warto iść za Nim i dlatego nagrywamy też e, mocne podcasty, żebyśmy mogli usłyszeć o tym, w jak niesamowity sposób Bóg działa w życiu innych osób. I dzisiaj jest z nami kolejny gość i kolejnym gościem będzie Wioletta Masny. Szczęść Boże, Wiola. Szczęść Boże. Kochani, Viola jest szczęśliwą żoną, jest mamą trójki dzieci, Radka, Natalii i Maksia. Jest fryzjerką, makijażystką, prowadzi taki swój zakład fryzjerski, jest liderką modlitwy, no i jest taką osobą aktywną, zaangażowaną. I tak nieklasycznie rozpocznę, bo zawsze pytam o doświadczenie Pana Boga, i to będzie też o, o doświadczeniu Pana Boga, ale w konkrecie. A zaczniemy od dzieci. I zaczniemy od może od najmłodszego, czyli od Maksia, dlatego że wiola też się podzieliła ze mną, że on, Pan Bóg zapowiedział też przez swoje słowo właśnie o tym, że się pojawi, jak to się wydarzyło? To jest taka piękna historia. Bo w sumie mieliśmy dwójkę dzieci już z mężem, chłopczyka, dziewczynkę, więc byliśmy spełnieni. I byłam na takim kursie Nowe Życie, który bardzo polecam też. I dostałam takie słowo po tym kursie: Jeśli przyjmiecie, to dziecko w imię moje mnie przyjmujecie. I dostałam takie poruszenie w sercu, że mamy przyjąć jeszcze jedno dziecko do naszej rodziny. Wtedy jakby samego Jezusa przyjmowaliśmy. I, no ale było nam już dobrze, wygodnie, bo dzieci odchowane. Więc zapytałam, my, że on no, nie był na to też gotowy. I stwierdziłam, że na razie to zostawię, ale miałam w sercu takie poruszenie, że naprawdę, że to się wydarzy, że to się wydarzy, że my przyjmiemy to dziecko jeszcze do naszej rodziny. I po czterech latach jeszcze raz zapytałam męża, czy ma tak otwarte serce, żeby przyjąć jeszcze jedno dziecko do naszej rodziny. I powiedziałam mu, żebyś się zastanowił, żeby mi od razu nie odpowiadał. I na drugi dzień mąż mi odpowiedział, że się zastanowił, że ma tak otwarte serce, żeby przyjąć to dziecko. Więc, no, było to dla nas naprawdę tak. Dla mnie też to była już taka decyzja, bo m, wtedy córka miała już prawie 10 lat, a syn prawie 14. Więc, no, ale czekałam na tą chwilę. I potem pojechaliśmy na wakacje z rodzinką. Dzieci w tej, przy tej rozmowie absolutnie nie były. I moja młodzież dorastająca każdą kolację nam mówili, mamo, my chcemy rodzeństwo. <grym> No i my, myśmy byli z mężem zaskoczeni, że oni tak mówią, bo nie mogli nas słyszeć wtedy. Mm. Y, I każda kolacja, i syn y, jednej kolacji powiedział, że on ma, y, za miesiąc miał urodziny, 14 mm. lat, i powiedział, że w tym roku nic nie chce dostać na urodziny, ale mm. żeby w przyszłym roku było jeszcze jedno krzesełko przy stole. <laughs> Pięknie. No i tak Pan Bóg zrobił, że trzy dni przed jego urodzinami zrobiłam test ciążowy, od razu, za pierwszym razem się y, Maxi poczuł. I dostał ten test na urodziny. Dostał z całym takim opisem, że i test, i taki opis, że jestem, że jej od paru chwil, że wszystkie moje cechy są określone: temperament, kolor oczu, wszystko. No i że, że, że będzie z nami. Więc naprawdę całą rodziną byliśmy wzruszeni. No i wszystko. Poszło bardzo dobrze. Maksiu się urodził w ścisłej pandemii. W tej chwili ma już cztery latka skończone. Jest kochany. Także y, co mi to powiedziało? Powiedziało mi to, że naprawdę jak człowiek idzie na Słowo Boże, to one się wypełnia. I poniekąd, y, oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według jego Słowa i stało się według Słowa Bożego. I jest to dzisiaj powodem do szczęścia, do radości. I tak właściwie z tego co rozumiem, cieszy Was wszystkich. Bardzo, bardzo i nas to cieszy, i, że Max jest z nami i w ogóle jest, no, naprawdę. Y, kocham dzieci, kocham mieć rodzinę pełną. Dalej ma faza na dinozaury. <laughs> tak. Tak, dalej, dalej. Wszystko wie na ten temat. Świetnie, bardzo się cieszę. I zobacz trochę. Twoje życie jest takie dość aktywne. Jesteś zaangażowana, bo no, rzeczywiście jest zakład fryzjerski, gdzie tniesz, i robisz makijaże. Wiem też, że na śluby i chyba poza, poza ślubami również. I jeszcze jesteś odpowiedzialny we wspólnocie za za nie modlitwy, i tam też jest dużo działań. I jesteś przecież żoną przede wszystkim. Jak ty to wiola wszystko łączysz? Czy masz w tym wszystkim czas na modlitwę? na takie przebywanie z Bogiem, bo dużo osób gdzieś tam dzisiaj mówi, że ciężko wyrobić im czasowo i są tacy sfrustrowani. Ja tak, jak mam okazję cię obserwować, no nie widzę takiej frustracji, ale mam wrażenie, że masz jakiś taki dar, że potrafisz to wszystko łączyć. Jak to u ciebie wygląda, jak sobie z tym radzisz? Właśnie dla mnie to nie jest trudne. Naprawdę no cieszy, w ogóle cieszy mnie każdy dzień, nie? w ogóle każdy dzień jest dla mnie taką niespodzianką, co znowu się wydarzy. Natomiast tu muszę powiedzieć, że postawienie Pana Boga na pierwszym miejscu, takie zrobiło znaczące, no to jest najważniejsze dla mnie. On jakby to wszystko poukładał też w pracy, bo kiedyś naprawdę bardzo dużo pracowałam i no, firmę już mam długo i mnóstwo czasu też tam spędzałam, ale kiedy oddałam wszystko Jezusowi, właśnie to. Tak poczułam serce, przecież On jest szefem tej firmy. I to on się zatroszczy o wszystko. My też mamy czynne 12 godzin, więc to są dwie zmiany, więc ja jestem na jednej, na innej mnie już nie ma. Więc wiem, że on tam się troszczy. Mam też naprawdę wspaniałe pracownice. Bardzo się cieszę, że ich mam. Ja też lubię ich doceniać. I, i jest to naprawdę taki, takie dobre miejsce. Czuję się tam dobrze też mojej pracy i z, i z nimi, bezpiecznie, z dziewczynami. I, I traktuję ich naprawdę jak rodzinę, nie? Też i, i, I wierzę, no ale. Wiem, że mam szefa nad sobą, nie? który on się, ja robię wszystko do co do mnie należy, y, jako do pracodawcy, do pracownika, bo też tam normalnie obsługuję, y, no a resztę zostawiam Panu Bogu, że on to ma tak nad sobą. I naprawdę y, mam wrażenie, że czasem się rozmnaża. Nie? A drużo, drugą kwestią jest to, że oczywiście nie udałoby się to bez męża. Bo kiedy ja służę we wspólnocie to on służy będąc przy dziecku i to jest taka praca wspólna. Nie? To my obydwoje w tym momencie służymy nie, bo wtedy wiadomo ktoś się nie musi zająć I no, mamy takie podzielone role i też mam taką wdzięczność, że mogę służyć, że może nie ma do mnie pretensji o to, bo różnie to bywa i że naprawdę mam na to przestrzeń, też nie i mnie to cieszy. Super, czyli tak słyszę o takiej pewnej harmonii w twoim życiu, że i lubisz swoją pracę i że w rodzinie jest to pokładane, że wcale nie jest zaangażowanie wspólnotowe kosztem rodziny, tylko jest to po prostu dogadane. A jestem też zaciekawiony, bo mówisz o Bogu na pierwszym miejscu i oczywiście my znamy to słowa Augustyna, że jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na miejscu właściwym i to jest bardzo mądre słowo, ale jestem ciekawy o praktykę tego, to znaczy co to w konkrecie dla ciebie znaczy, że, że Bóg jest na pierwszym miejscu, w jaki sposób budujesz też z nim relacje, ile czasu z nim spędzasz, jak budujesz też tą relację, czym dla ciebie jest powiedzenie, że Bóg jest na pierwszym miejscu u ciebie? Bardzo lubię rozpoczynać dzień od Eucharystii. Udaje mi się to, bo tak fajnie, że Maksia założy do przedszkola i od razu sobie zaraz zostaje na mszy. To jest taki priorytetowe dla mnie. Czy codziennie jesteś na Eucharystii? Bardzo często. Nie, nie jest to codziennie, bo w soboty pracuję też wszystkie, więc w soboty nie udaje mi się, ale tak w tygodniu w tygodniu raczej mi się udaje, więc zaczynam sobie od Eucharystii. E, czuję, że jak jestem nakarmiona żywym Bogiem, to po prostu ten dzień ja e, nie mówię, że on nie ma trudności, jakichś tam spraw, ale po prostu on układa się inaczej, nie? jakby tak, mam taki pokój w sobie i drugą rzeczą jest też bardzo y, y, modlitwa później. Staram się, żeby ona była właśnie po Eucharystii od razu. Już te słowo z dnia, które słyszę na mszy, już tam we mnie gdzieś tam pracuje ale później y, daję sobie też taką przestrzeń modlitwy. Jeśli nie mam na ranną zmianę, bo nad zmiany pracuję, y, to, to właśnie sobie skoczę jeszcze na pół godzinki na adorację. I, I to jest też takie super, że to jest naprawdę super, nie? Takie pobycie na adoracji przed Panem i posłuchanie Go. Różnie to wygląda. Czasami jest tak, że po prostu tylko siedzę i słucham, a czasami jest tak, że sobie właśnie jeszcze analizuję te słowa z dnia i y, zawsze jakieś tam małe zdanie zatrzymuje, zatrzymuje mi się w sercu. Przed na przykład zaprawiajcie się w dobru, nie? I tak chodziło to ze mną, nie? Jak się mam zaprawiać w dobru, nie? I gdzie tego dobra szukać? Jak to? Y, na czym się skupić, nie? Że nie skupiacie się na trudnościach, czy na jakimś tam mm, trudnym zachowaniu, tylko właśnie na, na dobrym, na, do, na dobru, nie? I u siebie, i u innych. Yy, także to jest takie dla mnie priorytetowe. Czyli tak stajesz właśnie w obecności Boży i słuchasz Jego słowa i starasz się zawsze takie jedno słowo wynieść, żeby ono cię później prowadziło, tak. że je pamiętasz, że ono się wydarza w ciągu twojego dnia. Tak, tak. Mhm. No... Wiadomo, że czasami się tak zdarzy, że, że nie wyrobię, bo jakoś tak dzień się szybciej zaczyna, albo właśnie mam jakiś ślub, który muszę uczesać i bardzo wcześnie idę i, i no, nie rozpoczynam tak samo tego dnia, ale y, jakoś tak y, lubię mieć w sercu już jakieś słowo Boże, y, które mnie właśnie prowadzi i, i podnosi w ciągu dnia, i y, także to jest dla mnie takie priorytetowe. A masz um, takie jakieś kojarzą się sytuacje, tak jak pięknie powiedziałaś właśnie o Maksymilianie. Że, że dostałaś jakieś takie słowo i, i wiedziałaś, że to jest w jakiejś konkretnej sytuacji, to słowo się wydarzyło. No bo rozumiem, że starasz się słuchać Słowo Bożego i rzeczywiście chcesz to słowo wprowadzić w życie. I niejednokrotnie jest tak, że Pan Bóg coś nam zapowiada, coś nam daje, o czymś nam mówi. I czy kojarzą gdzieś jakieś takie sytuacje też w Twoim życiu, że Bóg o czymś mówił i to się później wydarzyło, albo może czekasz, że to ma się wydarzyć? Bardzo dużo było takich sytuacji. Jeszcze tym... tro, trochę zdradzę, że wiem, że masz taki zeszyt, w którym sobie zapisujesz, bo tak. właśnie jeszcze zanim zaczęliśmy Wendacz. tutaj rozmawiać, no to tam też widziałem, że w kalendarzu takim tak. większym tak. zapisujesz, żeby ci nie uciekało, co? Tak, 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 zapisuję sobie. No wiele było takich sytuacji, że Słowo Boże mi prowadzi, znaczy praktycznie cały czas mnie prowadzi, nie? Pamiętam też, miałam taką sytuację z moim tatą, że Szedł do szpitala, bo coś mu na płucach wykryli i takie słowo Boże dostałam, ufaj córko, twoja wiara cię uzdrowiła i miałam poczucie, że wiara, którą ja, ja byłam pewna, że, że nic na tych płucach Tata nie będzie miał, nie miałam taką pewność i to było twoja wiara cię uzdrowiła, ale ja miałam poczucie, że że moja wiara jest na tyle silna w tym momencie, to jest łaska Boża, że wierzę, że tata będzie zdrowy i wyszedł z tego szpitala. Okazało się, że ta zmiana, którą miał na płucie, jej tam nie było. I oni go tylko do szpitala położyli, zrobili tomografię i widzieli, że tego nie ma, z czym przyszedł, ze zdjęciem, który przyszedł i go Czyli wypuścili. miał na zdjęcie, a później okazało się, że nie ma, więc tak. mam mu uzdrowienie. Tak mhm. i, i to słowo Boże. W tym momencie mi się akurat to przypomina. To już było dosyć parę lat temu. Hmm. Ale naprawdę mam wiele takich, takich momentów w życiu, które właśnie, Słowo Boże, się wydarzało. Mhm. Mm. I też modlisz się w stawie niczo. Zdarzało ci się także, bo tu właśnie mówisz o uzdrowieniu y, taty, tak właściwie takie modlitwy wstawiennicze na odległość, ale też wiemy, że w kościele jest modlitwa wstawiennicza, kiedy rzeczywiście nakładamy, nakładamy ręce na innych i modlimy się w jakichś konkretnych intencjach. Modlimy się też niejednokrotnie o uzdrowienie. Czy zdarzało ci się także modliwość o uzdrowienie nad kimś i widziałaś jakieś takie konkretne działanie Pana Boga? Tak, wiele. Czy Może rozpocznę od tego, że ja sama zostałam uzdrowiona też, nie? Bo miałam takie bardzo duże zmiany w kręgosłupie już od bardzo młodego wieku. Leżałam w szpitalu, jak miałam 21 lat na, na dyskopatię i miałam mieć operację 12 lat temu kręgosłupa i to był taki ostry stan i wyniki też takie fatalne, że jakby lekarz mówił, że tu już nie ma innego wyjścia, trzeba to zoperować. Ale pojechałam właśnie w tym ciężkim stanie na modlitwę do nas i nikt się nade mną nie modlił. Po prostu była piosenka. Zespół uwielbienia grał: Podnieś swój, swój wzrok, popatrz, nadchodzi Pan Światłość i Świata, wolność daje Wam. Ja sobie tak wyobraziłam, że przychodzi Pan Bóg ze swoją mocą i daje mi wolność od tego bólu, ale nie myślałam, ja tego nie oczekiwałam. I w pewnym momencie tak czuję, że mnie nie boli ten kręgosłup, nie? I wyszłam na zewnątrz. Zaczęłam robić wszystkie takie ruchy, których nigdy nie mogłam przez lat, lata już robić. I nic mnie nie bolało, nie? I naprawdę całkowicie... I wie, urodziłam potem jeszcze maksia, gdzie to jest obciążające na kręgosłup. Nie bolało mnie kręgosłup. I druga taka sytuacja. I właśnie nie, niecały rok temu mi się to wróciło. No i to było takie mocne, bo wyniki były jeszcze gorsze. I myślałam, no co jest grane, nie? i w listopadzie drugi raz zostałam uzdrowiona. Y, też y, na Górze Świętej Anny, jak chwyciłam na, na naszych rekolekcjach wspólnotowych, jak wzięłam do ręki sztandary. I w tym stanie, którym naprawdę miałam bardzo ciężkie wyniki, były takie, że już naprawdę teraz miałam mieć całkowicie. No, lekarze już powiedzieli, że to już. No, miałam nawet termin, nie, już ta operacja miała się wydarzyć. Podniosłam te sztandary i nagle mi przestało wszystko boleć i. i, i no i funkcjonuję sobie normalnie. I neurochirurg powiedział mi, że yy, zdjęcia nam pokazują, że pani powinna być yy, osoperowana, nie? Ale życie nam pokazuje coś innego i pójdziemy za życiem. I może pani w ogóle nie będzie tej operacji potrzebowała. Więc no tak to wygląda. Nie wiem, co będzie dalej, ale wiem, co jest dziś, dziś jest tak. Więc jeśli chodzi o to uzdrowienie, to ta sama tego doświadczyłam i nagle tak miałam takie poruszenia, że czasami za kogoś się pomodlić. Nie? I też w rodzinie mieliśmy taką sytuację, że, y, że 7 lat y, nie mieli y, y, dziecka, małżeństwo, w mojej rodzinie też. I nagle była na Eucharystii, czytanie było o kobiecie, która nie może mieć dzieci, a przyjmuje proroka, i, a ma starszego męża. I, I to były urodziny, właśnie, no powiem, to były urodziny mojej bratowej, i to były jej urodziny, a oni nie mieli dzieci, nie, byli 7 lat po ślubie. I ja po prostu poczułam, że muszę dzisiaj się za nią pomodlić, nie? I, I zadzwoniłam do niej, ona przyjechała do mnie, pomodliłam się nad nią. I nie oczekiwałam nic, wręcz miałam takie poczucie co ja robię, nie, co ja robię, mogę jej zrobić jakąś nadzieję, albo. I, a później nie widziałyśmy się, bo ja szłam na urlop, ona potem poszła i nie widzieliśmy się półtora miesiąca, i gdy ona wróciła, ja mówię: Co tam słychać? Ona mówi: Jestem w ciąży, nie? I była u lekarza i lekarka, yy, która ją prowadziła przez lata. Yy, ona yy, szukała dokumentów, które, który wynik był prawidłowy, który określał płodność. Mówi, nie ma takiego wyniku, a ty jesteś w ciąży. Nie? I zawołali szefa tej, tego, tego właśnie tej przychodni i powiedzieli, że dzisiaj mnie skasują, bo za cuda nie kasują mnie. To jest naprawdę cud. Nie? I mój bratanek, mój sześniak, yy, to jest taki cud boży. Także, Ile ma dzisiaj brata? Nie? Dzisiaj ma 6 lat. Wow. Jest dwa lata starszy. Jak od Maxi, się ma? przyjaźnią, się ma się super. Wow. E, ma na imię Tobiasz. <laughs> e, także piękna też to jest historia. Jak Pan Bóg jest wierny. I że Słowo Boże naprawdę ma moc. Nie? Tylko co my z tym robimy, czy my za nim pójdziemy? Nie? To trzeba trochę odwagi, nie? trzeba naprawdę stracić twarz niejednokrotnie. I Zryzykować. dla mnie ja po prostu od razu poszłam jak ja usłyszałam że jest od razu poszłam na eucharystię, po prostu oddechwały Bogu, bo mnie, no mnie to pokonało. Nie? bardzo czekaliśmy też, nie wiem, że oni bardzo pragnęli mieć tego dziecka też. Także naprawdę no, ja poznałam Boga, który działa, nie? Który żyje, który naprawdę uczestniczy w moim życiu i i w życiu moich bliskich, nie także i, no, no, ja Go kocham, nie? <laughs> wiem, że On mnie też kocha. <laughs> to jest no. piękne. I Boga który, porusza, Boga, który porusza serce. No i tak właśnie słyszę, że miałeś tak, że przyszło poruszenie do ciebie na modlitwie, żeby się modlić. Tak. Jak, jak tego doświadczasz? To znaczy, że Pan Bóg um, często daje ci jakieś takie natchnienie, że możesz się modlić w konkretnych intencjach, wkładać jakieś takie osoby w serce? Jak tego doświadczasz? No też tak bywa. Czasami by jakieś osoby, tak przychodzą na myśl, bądź właśnie tak. Czasami ktoś prosi o modlitwę, oczywiście nie, a czasami po prostu sam tak, sama takie myśli przychodzą mnie o danej osobie i, no i wtedy się za nią pomodleni. Niejednokrotnie wyślę też jakieś słowo. Często mam taki właśnie pozytywny oddźwięk, nie? Tego też nie, że, że gdzieś tam. Że ktoś tego potrzebował. Tak, że ktoś tego potrzebował, bądź bądź właśnie potwierdziło to komuś coś w danym momencie, nie, te słowo. Lubię chodzić w takie przestrzeni ciszy w ogóle. Kiedyś, kiedyś tam zawsze była telewizja, leciała tam z boku, jak coś robiłam, a teraz już od wielu lat lubię żyć w ciszy, jak tak nie mam. bo też ogólnie w pracy jest głośno, nie, dużo się dzieje. I rozmawia się z ludźmi i suszarki w ogóle. Natomiast w domu lubię naprawdę, jak mam taką chwilę, jak jestem sama, to po prostu w ciszy sobie pobyć, nie? I ja więcej słyszę, nie? Ja mam te, takie wrażenie, że, że słyszę, co, nie wiem, co Duch Święty do mnie mówi, nie? I taki, taki, taki pokój czuję większy, jak gdy, kiedy żyję sobie w ciszy. I lubię taką przestrzeń. Albo lubię sobie posłuchać jakieś dobrej konferencji, nie? Jak na przykład pracuję, robisz takie czynności domowe, to to jest, takie, to, jest to co mnie napełnia, nie? Kompletnie nie wiem, co leci w telewizji, bo w ogóle nie ogląda mnie. I też to mi pokazało, że bardzo dużo też czasu człowiek zyskuje, nie? że ten czas się rozmnaża, ale my też decydujemy o tym czasie, nie? w co wchodzimy, co wybieramy w danym momencie, albo czego nie wybieramy. nie? No, że to akurat no, jest takie. Mm. Bardzo lubię powiedzenie Wyszyńskiego, które mówi o tym, że czas to miłość. Nie, czyli tak, jak spędzam czas, to jest trochę o mojej miłości i trochę słyszę o tym, że starasz się swój czas, ten zasób, jak najlepiej wykorzystać, nie? To tak jak mówisz o wyciszeniu, no osoby, które cię nie znają, mogą mnie wiedzieć, ale też jest dużo takich rzeczy, że, nie wiem, pamiętam nasz bal rejonowy, czy kiedy są właśnie tańce, to nie jest tak, że ty po prostu siedzisz gdzieś tam z boku i nie bierzesz tym udziału, bo jesteś cichutka, nie, tylko tańczysz, bardzo to po prostu lubisz, nie? Jest Jesteś osobą taką, taką żywą, ale tutaj zwracasz uwagę na to, jak bardzo ważna jest taka cisza, jak bardzo ważne jest dbanie o to, żeby tak właściwie no nie wiem, trochę nie zaśmiecać umysłu. Tak. A dlaczego? Żeby być ciągle w, takiej, w takim nasłuchu Ducha Świętego. Nie? Że ja rozumiem to, o czym mówisz, że tu już nie tylko eucharystia i adoracja, chociaż to jest przepiękny starter, który masz, ale że jest później też w trakcie dnia i że Bóg jest bogiem codzienności. Nie tylko, że mówi rano, tylko że mówi przez cały czas i rozumiem, że ty chcesz być w takim permanentnym nasłuchu wobec tego, z czym przychodzi. Czy, czy można tak o tym powiedzieć? Tak, tak. Lubię tak żyć, właśnie. Na przykład w pracy też mam takie sytuacje, że. Bo mój zawód on jest taki specyficzny, nie? To jest w ogóle historia. No ja widzę, czym jestem dłużej w tym zawodzie, że ja naprawdę to miałam robić, nie? Bo to nie chodzi tylko o takie wygląd, zewnętrzny, o piękno takie zewnętrzne, nie? Tam takie rozmowy różne przeprowadzamy też, że niejednokrotnie no, naprawdę upiększa się wnętrze też, nie? I ja mam taki zachwyt nad ludźmi, którzy naprawdę otwierają serce. I no, u fryzjera no, różne ploteczki. Nie? Ale właśnie u nas to jakoś tak trochę inaczej wygląda. Ludzie otwierają serce, opowiadają jakieś swoje głębokie przeżycia, ale ja się zastanawiam wtedy, jak ktoś do mnie mówi, co, co ty, Boże, chcesz przez to, co chcesz powiedzieć temu człowiekowi, nie? Bo ja, mi czasami brakuje słów na historie które ludzie opowiadają, mnie I żeby już kogoś, nie, nie wiem, nie pogłębić, ale znowu nie zostawić go tak, skoro mi, mi opowiada. I tak się zastanawiam, co, co powiedzieć temu człowiekowi, nie? No i czasami takie poruszenia mam serce, właśnie. Gdybym nie żyła w tej ciszy, może bym nie usłyszała tych poruszeń. Co też odpowiedzieć ludziom, yy, kiedy mi opowiadają jakieś takie swoje historie, nie? Yy, też no wiele rzeczy się też właśnie u mnie u fryzjera dzieje, yy, pod takim względem. Oczywiście, że normalne są też sytuacje, kiedyś robi swoją usługę i wychodzi, ale czasami ktoś naprawdę otwiera serce i jednokrotnie jakieś modlitwa, nawet zawodnicza była, nie? Uzdrowienie, no różnie to bywa bo. <grystanie> ten, ten, no tak, <grystanie> bo ten, ten mój zawód jest taki, że tam przychodzą wszyscy, nie? I z różnymi problemami. No, każdy potrzebuje się ogarnąć, że tak powiem, I no, także też to jest taka przestrzeń, która zawsze są jakieś nowe niespodzianki, nie? w, tej, w tej pracy mojej, nie? Także cieszę się, bo jakbym nie była, jakbym tak nie żyła, nie miałabym zasobów odpowiedzieć im na dane pytania, bądź też Cokolwiek bądź pobyć z nimi w tej sytuacji. Nie? A, a przez to, że żyje takie ciszę, to ja myślę, tak wydaje mi się przynajmniej, że bardziej tak słyszę, yy, słyszę, co, co może Duch Święty chciałby mi odpowiedzieć, nie? Czy, czy powiedzieć, czy jakoś podtrzymać w tym danym momencie. To jest no. też ciekawe w kontekście pracy, bo dla niektórych często praca, no wiadomo, to jest zarobek. I wiemy, że ten aspekt materialny jest po prostu ważny, no bo mm, musimy mieć zarobek. Ale też trochę słyszę o tym, że praca dla ciebie też jest jakimś takim wymiarem służby. To znaczy, oprócz tego, że jest rzeczywiście usługa, to tak właściwie no, jest też rozmowa, jest też wysłuchanie, jest też tak słyszę uważność i mam wrażenie, że to jest taka praca w tym momencie premium praca premium hmm. czyli taka, że jakby nie tylko chodzi o to, żeby doprowadzić do tego piękna zewnętrznego, żeby dobrą wizerunek zrobić, no wiadomo, że to jest cel, nie, ale trochę przy okazji ale też, też no można dać też coś zupełnie innego, zupełnie więcej i mam wrażenie, że wtedy człowiek, jak tak przychodzi, no to przychodzi z taką radością też do tego zakładu, nie? Że jest to w tym momencie trochę takie też inne. I jestem ciekawy natchnień, bo mówisz o natchnieniach Ducha Świętego, żeby usłyszeć. No i teraz powiedz, jeżeli przychodzi ci na przykład jakieś takie słowo, czy, czy coś się dzieje, w jaki sposób rozpoznajesz też te natchnienia? Jaki jak, jak jest, nie wiem, dalszy taki właśnie proces? Co robisz, jak coś takiego się w tobie pojawia, jakaś taka myśl, jak tam u ciebie to wygląda? Zależy w jakiej sytuacji, nie? Bo się na modlitwie wstawieniczej, to rozeznaję to tak, że co Duchu Święty, ty chcesz powiedzieć? Czasami Pan Bóg coś pokazuje danej osobie, czasami nie jest to takie proste rzeczy i tak rozeznaję, że dlaczego mi to pokazałeś, nie? I w jaki sposób, co chcesz przekazać? Czy chcesz przybliżyć tą osobę do siebie przez to, że jakąś taką trudniejszą rzecz gdzieś tam zobaczyłam w duchu? czasami mam jakieś odczucia w ciele, nie? że zaczyna mieć coś boleć, co wiem, że to nie jest moją dolegliwością absolutnie, więc yy, niejednokrotnie pytam kogoś, czy ma gdzieś się, czy go boli dana rzecz, dany narząd. I na przykład ciebie zaczyna boleć ten narząd i on mówi, że tak, że go boli, yy, więc dla ciebie to jest sygnał, żeby się modlić o to? Tak. I było tak, że wtedy modliłaś się na przykład o uzdrowienie jakiegoś bólu i ten ból ustąpił? Yy, zdarzyło się też tak, albo po czasie. Po czasie. No. Albo jeszcze jest kilka takich sytuacji, co wiem, że zostało mi rozpoznane. Pamiętam kobieta była też z nowotworem. Modliliśmy się chyba ksiądz też wtedy ze mną. E, właśnie i nie wiedzieliśmy, gdzie on jest, nie, a ja mieczu mnie bolało, tutaj mnie w brzuchu bolało i ja zapytałam tym, gdzie go ma on, chociaż brzuch tak poniżej, że jelita, nie. No I dla mnie to był sygnał, że Pan Bóg pokazuje to, nie? Że coś z tym zrobić. Nie usłyszałam jeszcze w tym momencie, jak, jak tam jest jaki jest finał tej choroby u tej pani. Ale no sam fakt, że czemu to Pan Bóg pokazał, nie? czemu mnie tam zaczęło boleć w tym momencie. Albo kiedyś byliśmy, robiliśmy takie rekolekcje dla kobiet i modliliśmy się, i ja miałam le, ledwo modlitwa się zaczęła, zaczęły mnie boleć obydwie piersi. Po prostu czułam takie różne miejsca, punkty, gdzie, gdzie mnie boli i ogłosiłam to, że, że Pan Bóg uzdrawia yy pierś, że po prostu, że Pan Bóg się tym zajmuje, nie, że tak ktoś jest. I później mi taka kobieta powiedziała, że ona za dwa dni idzie do szpitala na onkologię maguski w obydwu piersiach, nie. Więc, ale nie miałam kontaktu z tą kobietą od tego momentu, jak to się zakończyło, ale czemu ta dolegliwość mi przyszła, nie. I to zostało na modlitwie ogłoszone, nie, że więc czasami właśnie te w też takie różne dolegliwości przy modlitwie, no. A tak i właśnie taka myśl mi przychodzi, bo mówimy też we wspólnotach często o charyzmatach, że charyzmaty to są szczególne dary ducha świętego, które są dane do posługi w kościele. I tak właściwie no. Pan Bóg daje ci rozpoznać też pewne rzeczy. Czyli tak, tak jakbyś miało właśnie taki charyzmat uzdrowień, to znaczy, że może Bóg daje ci jakąś taką szczególną, szczególne namaszczenie do posługi uzdrowienia. Jakoś tak się, bo tak no, słyszę, że dużo tego jest w twoim życiu i wiem, że tak jest. I niejednokrotnie na modlitwach też tego doświadczaliśmy, że dane osoby no, doświadczały właśnie uzdrowienia. Czy widzisz, że Pan Bóg daje ci jakiś taki szczególny dar w kontekście takiego uzdrowienia? No może tak. Znaczy widzę owoce, nie? Jeśli ktoś jest uzdrowiony, to widzę owoce. Teraz mi się jeszcze przypomina historia, że na przykład modliłam się za takiego od męża, który w ogóle z nami nie był, jest z innego kraju. I on, i ta żona chciała, żeby się za coś całkiem innego pomodlić i nagle mnie zaczęła boleć mocno ręka. Od ramienia do łokcia. I mówię, że boli mnie ręka. Ona mówi, że on ma z tym bardzo duży problem. Że on po prostu bardzo go to... I o... I on nie wiedział o naszej modlitwie, ale ona ją nagrała i wysłała. A od tego momentu przestała go ta ręka bolić i go już nigdy nie boli. A ja o tym w ogóle nie wiedziałam. Nie, hmm. po prostu modliśmy się całkiem za coś innego. A nagle, nagle miałam ten ból tej ręki i to było też takie dziwne. Nie? No więc czasami są takie sytuacje, nie? No być może jest ten dar. Yy... Ja nie chcę sobie go sama klasyfikować, no tylko po owocach zobaczyć, nie? Czy coś się dzieje? Nie. Yy... Notabene, no to będzie tak, że weryfikuje się Boże działanie, nie? Słowo Boże mówi jasno, że po wobec jakich poznacie, ale tak właściwie trochę jak patrzymy na to, no to rzeczywiście dużo tu jest i rozumiem, że jakby nie chodzi, bo nie chodzi o to, że ktoś teraz przyjdzie i powie Wiola, w ogóle ty to jesteś taka, że no sobie to Pan Bóg słucha, nie? Tylko rozumiemy też, że to jest po prostu Boża łaska, tak jak mówisz, nie? że, że to, jest, to jest też właśnie takie jego, jego działanie i to On działa, ale to, o czym Ty mówisz, że jak bardzo ważne jest, żeby Go słuchać, jak bardzo ważne jest to, żeby pozwolić Jemu działać, żeby nie. Dla mnie to jest pytanie, czy to nie jest czasami taki klucz? gdzie się naprawdę bardzo Bogu pozwala działać, gdzie jest to, o czym mówisz, wiara. Córko, twoja wiara cię uzdrowiła, tak jak wspominasz też sytuację właśnie z tatą, nie, że, że ja mam wrażenie, że, że masz wiarę. Masz wiarę w to, że jak nakładasz ręce na kogoś, że Bóg może tą osobę uzdrowić, że nawet ta osoba, nie wiem, może mieć jakiś nowotwór, może być u lekarzy skreślona. Pytanie, czy wierzysz, nie? wierzysz w to, że Pan Bóg może tą osobę uzdrowić nawet z najbardziej nieuleczalnej choroby? Wierzysz? Wierzę, ale nie zawsze tak jest, nie? Yy, bo czasami jest tak, że, że, że osoba nie jest uzdrowiona. Ja nie rozumiem, jak Pan Bóg działa, nie? Że czasami to się dzieje, a czasami się to nie dzieje, nie? Ale ja mam czas, czasami mam takie poruszenie, że jestem tego pewna. Że jestem po prostu tego pewna, nie? Że, ta, że tak się wydarzy i taką wewnętrzną, głęboką pewność, nie? I nie umiem tego określić, nie? A czasami po prostu to jest proces, nie? Albo no, nie wiem, nie znam jak Pan, Bóg, nie wiem jak Pan Bóg działa, to jest, to on sobie to robi jak chce, nie? Tego jakoś tak głęboko nie analizuję też. Po prostu ktoś mnie prosi o modlitwę, pomodlę się i, i tyle, nie? I zostawiam to, nie? Dalej, nie? No. A znasz, znasz Boga? Poznaję Go cały czas, nie? Nie mogę powiedzieć, że go znam, bo nie jest pewnie y, cały czas nowy, odkrywalny, ale poznaję go. Mm. No dał, dał mi się poznać, y, daje mi się poznać, nie? I chcę go poznawać, nie? Y, sercem, nie? Bo to najbardziej o serce chodzi, nie? No i też dla, walczę o taką czystość serca. Że po prostu, żeby komuś widzieć, znać i oglądać. Hmm. Bogosło nic hmm. czystego serca. Albo oni Boga oglądać będą. Tak, amen. to może być piękna puenta. To może być piękna puenta. I wiola, bardzo też bym cię prosił. Zawsze mamy taką tradycję, żeby powiedzieć kilka hmm. słów do tych, którzy nas słuchają, to, z czym chciałabyś zostawić też to osoby. Bardzo proszę ja do tej kamery. Okej. Okay. Myślę, że chciałabym wam powiedzieć, abyście. Mieli odwagę pójść za Jezusem. Abyście mieli odwagę naprawdę postawić Go na pierwszym miejscu. Niczego Wam nie zabraknie. I drogi się mogą wyprostować. Podejmuje, będziecie podejmować różne trudne decyzje, ale one naprawdę Wasze życie upiększą, wyrównają i poprowadzą naprawdę właściwym kierunku. Także odwagi. Amen. Do wagi, ja bym zwyciężył świat, to mówi Pan Jezus. I chcemy się za Was, kochani, też pomodlić. I w związku z tym, że dużo było też o uzdrowieniu, to może pomodlimy się dzisiaj, kochani, o uzdrowienie. Więc jeżeli rzeczywiście zmagacie się z jakąś chorobą, bądź może macie osoby wokół Was, które, które chorują, to pomyślmy teraz o tych osobach, bądź oddajcie teraz Bogu to, co, co Wam dolega, i chcemy się po prostu pomodlić teraz nad Wami. Panie Jezu, ogłaszamy, ogłaszamy Twoją potęgę, ogłaszam przede wszystkim Twoją miłość, bo Ty jesteś miłością i to czystą miłością. I Ty w wyniku swojej miłości przychodzisz z troską do człowieka, przychodzisz, dotykasz, uzdrawiasz. To Ty uzdrowiłeś dojściową Piotra, to Ty uzdrowiłeś kobietę cierpiącą na krwotok, to Ty uzdrowiłeś córkę Jaira. Ewangelia jest pełna Twoich cudów, Twoich uzdrowień. Mówi się, że jedna trzecia po prostu Ewangelii to są cuda i w tym głównie uzdrowienia. Więc ja wołam o to, żebyś uzdrowił tą siostrę tego brata, którzy nas słuchają. Wołam o to, żebyś uzdrawiał wszelkie nowotwory, żebyś uzdrawiał wszelką skoliozę, żebyś uzdrawiał wszelkie bóle stawów, żebyś uzdrawiał wszelkie problemy ze wzrokiem, ze słuchem. Wołam o to, żebyś teraz przychodził i przynosił swoje uzdrowienie. Dotykaj oczu jest, dotykaj oczu, więc abyśmy mogli też. przejrzeć. Tak? Wierzymy też, że Pan Jezus chce uzdrawiać z depresji, więc jeżeli masz zmagać się z tą chorobą, oddaj ją teraz Panu Bogu. I przejdź teraz mocą imienia Jezus: bądź wolna od, od depresji, bądź wolna od swojej dolegliwości. Bądź wolny. Ogłaszam, ogłaszam zwycięstwo Jezusa nad tą chorobą, ogłaszam Twoją całkowitą wolność. Całkowitą wolność. Dziękuję Ci Jezu. Dziękuję Ci Jezu, że jesteś że przychodzisz. Dziękuję Ci Jezu, że uzdrawiasz. Dziękuję Ci. Mhm. I niech dobry, Wszechmogący Bóg błogosławi Was i strzeże, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Wiola, bardzo serdecznie Ci dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję również za zaproszenie. <noise> to była wielka radość. Kochani, cieszymy się bardzo, że byliście też z nami. Bardzo się cieszymy. Jeżeli chcecie, możecie też nas wesprzeć, nasze działania. I życzę Wam wiary, potężnej po prostu wiary. Wiary, która przenosi góra. Przede wszystkim jeszcze miłości, bo miłość jest ponad to. Trzymajcie się mocno i pozostańcie z Panem Bogiem.